Paweł Tupaj, udany debiut w Miedzi Legnica. Paweł, jak oceniasz to spotkanie? No na pewno chcieliśmy zacząć z przytupem, że tak powiem, nawiążę do swojego nazwiska, ale tak poważnie, naprawdę chcieliśmy dobrze zacząć, pokazać, że będziemy się w tej lidze liczyć i walczyć w każdym meczu o 3 punkty. I naprawdę myślę, że to było widać na boisku, że dawaliśmy z siebie 100%, dawaliśmy z siebie maksa i momentami naprawdę fajnie to wyglądało. Spodziewaliście się sami, że z taką werwą zaczniecie ten sezon? Myślę, że spodziewaliśmy się. Wiedzieliśmy, że dobrze przepracowaliśmy ten krótki okres tych 2 tygodni tego przygotowania do ligi i byliśmy przekonani, w sensie przekonani. No, wierzyliśmy w to, że naprawdę dzisiaj dobrze zaczniemy i się udało. Taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu to ta stracona bramka w ostatniej właściwie minucie spotkania. Nie popsuła wam trochę humoru? No na pewno fajniej by było, jakby było na 0 z tyłu, bo zawsze ten wynik lepiej wygląda, jak jest 3-0. Tym bardziej, że Mati naprawdę dzisiaj no, nie ma za dużo do roboty i mimo że to dobrze wychodziło nam, stwarzali sobie rywale mało sytuacji, no to gdzieś tam w tej ostatniej sytuacji straciliśmy tą bramkę, no i na pewno, tak jak pan powiedział, no to jest ta szpileczka w tym wszystkim dla nas.